Polska wciąż nie może uruchomić gazoportu w Świnoujściu, bo spółki gaz system oraz PLNG, odpowiedzialne za kluczowe działania związane z tą inwestycją, nieprawidłowo realizowały część swoich zadań. Również nadzór nad procesem budowy terminala ze strony właściwych ministerstw, zwłaszcza Skarbu Państwa, okazał się niewystarczający. Dalsze opóźnienia w oddaniu terminalu do użytkowania mogą spowodować ryzyko utraty środków unijnych wykorzystanych do współfinansowania tej inwestycji.